Wrzesień to standardowo czas, kiedy okręt operacji Czysta Rzeka dobija do swojego macierzystego portu po wielkiej wyprawie, która w tym roku zaczęła się w kwietniu, a kończy się w październiku. Czas na to, byśmy podsumowali to, co wydarzyło się od kwietnia, a wydarzyło się bardzo dużo, ponieważ w operacji Czysta Rzeka 2022 wzięło udział prawie 9 tysięcy uczestników. W tym zrobiliśmy prawie 500 akcji lokalnych, no i łącznie zebraliśmy ponad 230 ton śmieci. Łącznie od 2019 roku operacja Czysta Rzeka to prawie 17 tysięcy uczestników, w tym ponad 500 ton śmieci, które udało nam się wspólnie w ciągu 4 lat wywieźć z nad polskich rzek, z nad jezior, z lasów i z miejscowości. Wielkie, wielkie dzięki i wielkie ukłony. Kochani, w tym miejscu też chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim szefom sztabu, przede wszystkim szefom sztabów i wolontariuszom, ponieważ to dzięki Wam udaje się tak naprawdę spotykać nam nad rzeką i organizować akcje lokalne i dzięki Wam wywozimy te tony, które znajdujemy od wiosny do lata. Chciałbym podziękować sztabowi głównemu, który tak naprawdę jeszcze do dzisiaj pracuje i w zasadzie już pracuje nad edycją 2023. No i chciałbym przede wszystkim też podziękować naszym partnerom i sponsorom za to, że dołożyli swoją cegiełkę do tego roku, bo to dzięki Wam mogliśmy realizować wszystkie te historie, które się zdarzyły właśnie od marca do września. Wielkie, wielkie dzięki i do zobaczenia już na wiosnę gdzieś nad rzeką. Cześć! Sponsor oficjalny, sponsor Banku Kontenerów, sponsorzy wspierający, partnerzy oficjalni, partnerzy logistyczni, partnerzy Sztabu Głównego.